to już 30 roków minęło. Jakby zaczęli działać w hucie przy Domu Kultury Kombinatu Metalurgicznego, ale od 82 roku w Nowolskim Centrum Kultury. Czujemy się jak w domu, nie narzekamy. Do roboty mamy sale piękne i ciepło, i dyrektorzy przychylni, i pracownicy. Dosyć się jakoś uzupełniamy. Może pieniądzorów mało, no bo to mało, bo to się nas tylko te z dziecka muszą zbierać, jak jedziemy. No ale takie czasy. Trochę nam sponsorzy pomogą, trochę rodzice, trochę same dziecka płacą. No jeździmy po świecie. Zespół Hammernik i Hania i Kazek Lasokowie, to radość, to życie, to wiele sukcesów i to jest to, co najważniejsze w góralszczyźnie. To taki styl życia, bycia i odwołanie się do korzeni, do tradycji, a tym samym patrzenie w przyszłość, żeby wiedzieć, dokąd idziemy i skąd my przyszli. Dzięki temu zespołowi, które trwa i funkcjonuje przez 30 lat, rozwija się wspaniale, bo przecież są i mali hammernicy, którzy pokazali się na scenie. Można powiedzieć, że Kraków jest nie tylko stolicą Małopolski, ale również stolicą kultury góralskiej, bo tak dzisiaj to zabrzmiało na scenie. Świetnie radzę sobie sama, ze wszystkim, z butami na szpilkach, seksapilem, podartą fotografią, z tobą pod moim łóżkiem, z makijażem albo i bez, z lakierem na paznokciach, z plamą na honorze i z 30 na karku, nawet z całym domem na głowie, z widokiem na przyszłość, z tym co na wczoraj, na później i na wszelki wypadek, z naprawdę, na niby, na pewno i na wieki wieków. Mamy dużo różnych ciekawych przedsięwzięć artystycznych, które mają przede wszystkim pobudzić młodzież, pokazywać nowe trendy, sztukę offową, pokazywać to, co w Nowej Hucie jest bardzo unikatowe i ludzi, którzy stąd pochodzą, bądź tu dalej tworzą, którzy mają coś do zaoferowania bardzo ciekawego. Przeleciał szpak i gada, i gada, i gada. Jeszcze. Jeszcze maj, jeszcze sierpień. Gdzie tam do śmierci? Gdzie tam do listopada? Dziękuję. Skóry czarnych dziur, wkupy malarskiego mięsa, wskupy pisarskiego strzelbca. Pokurcza bzdur. W korpus kuły najgłębszego głębca. W sznury nerworur. Urwały się złącza! I chcemy wykorzystać potencjał artystyczny ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą. Jest ich niemało, proszę mi wierzyć, czego dowodem był chociażby ten dzisiejszy wieczór, Spot 2. Chcemy zapraszać artystów z innych krajów. Serce dla Nowej Huty, stary Kraków, miasto łez. Nie zapomnę tamtych lat, nie zapomnę tamtych miejsc. Bo to jest moja nowa huta. Treść tekstu Moja Nowa Huta dotyczy głównie wspomnień związanych z tą dzielnicą. Tego, że mamy tutaj próby, spędzamy tutaj dużą ilość czasu. Mamy tutaj swoje rodziny,
też jest powiedziane w piosence, że dla nas to jest jednak najważniejsza dzielnica Krakowa. To jest utwór o Hucie, o tym, że Huta jest naprawdę ciekawą i wartą odwiedzenia dzielnicą Krakowa. Taką często pomijaną, odrzucaną w zasadzie przez stereotypy, że Huta to tylko bandytyzm i tak dalej. A to moim naszym zdaniem nie jest prawda, bo Huta ma długą historię. Teraz ta rocznica tego dowodzi. I jest to dzielnica naprawdę bardzo ciekawa. No tutaj mamy znajomych, tutaj mamy salkę, tutaj zdarza nam się przyjechać na imprezę czy odwiedzić rodzinę. No i ta 60. rocznica to była taka dobra okazja, żeby coś o tej Hucie zaśpiewać. Huta była...